LLPFM. Gorąca 20 przebojów muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej w każdy czwartek od 19 do 21 w Radiu 5. LLPFM. Cześć, mówi Marcin Miller, zespół Boys. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 5. Trzymajcie się, bądźcie z nami i bądźcie z Radiem 5. Hej! Na naszego super gościa, którym jest dzisiaj Marcin Miller, legenda muzyki lekkiej, łatwej i już przyjemnej, legenda muzyki disco polo, lider i wokalista, założyciel grupy Boys. Długo cię jeszcze tak tytułować? Bardzo fajnie. Tylko mam nadzieję, że jeszcze nie przyszedłem do tej legendy. Jeszcze jestem. To znaczy jeszcze jesteś czynny, jeszcze działasz, ale legendą już jesteś chodzącą. Zresztą wystarczy zobaczyć, co się dzieje na koncertach. Lepiej niż Beatlesi w niektórych sytuacjach. Dobra, Marcin Miller, grupa Boys. Marcinie, mieliśmy dzisiaj podsumować sobie rok miniony, wiek miniony i tak dalej, ale najpierw zapytam cię o takie wspomnieniowe klimaty. Pamiętasz swój pierwszy koncert? Znaczy, trudno to powiedzieć, ponieważ czy to się nazywało kiedyś koncertem, ponieważ ja... No właśnie, jakie to były początki? Mówi się, że jesteś ojcem tej muzyki, ojcem, nie tylko chrzestnym, tej muzyki, że to właściwie od grupy Boys się wszystko zaczęło. Jak to było tam na początku? Jak drzewie bywało? Powiedzmy sobie tak, że aż tak to się nie chcę tytułować, bo kiedy ja zaczynałem grać, to już istniały inne zespoły i tak w zasadzie to kiedyś ktoś powiedział, że to pan Janusz Laskowski jest tak jakby ojcem muzyki disco polo, więc kiedyś to się nazywało muzyka chodnikowa, on kiedyś grał te przecież i Beatę z Albatrosa i Jesienny Liść. Później był taki zespół Top One, który nagrał takie piosenki Biały Miś, te wszystkie takie... Złoty Krążek. Dokładnie. Ja byłem po prostu w szoku, że można nagrać w takich wersjach takie piosenki i właśnie wtedy od tej płyty Top One w zasadzie zrodził się taki pomysł, że dlaczego by nie? Dlaczego? A już wtedy oczywiście grałem na różnych imprezach, były to dożynki, jakieś wesela, jakieś imprezy okolicznościowe. No było tego sporo. Czasami przychodziło dużo ludzi, a czasami przychodziło bardzo mało. Niekiedy te sale były wręcz takie jak wielkość mojej kuchni z salonem. I to wszystko. Wiesz, to różne. Teraz, kiedy to się patrzy z perspektywy czasu, no to faktycznie to śmiesznie to brzmi. Teraz gra się sali kongresowej i spotków w Katowicach, gdzie tam przychodzi, gdzie można pomieścić po prostu tam i 5, i 7, i 10 tysięcy ludzi. Słuchaj, powiedz mi, czy ty myślałeś kiedyś, że ta muzyka odniesie taki sukces, kiedy zaczynałeś właśnie w tej takiej małej salce, że kiedyś tam wystąpisz w kongresowej dla na przykład 10 tysięcy ludzi? Nigdy w życiu tak nie myślałem. Naprawdę to pamiętam, kiedyś pracowałem w urzędzie pracy w Ełku, a mieszkałem na stacji w Grajewie i pamiętam pierwszy raz chyba w historii chyba telewizji polskiej była transmisja z gali muzyki chodnikowej w sali kongresowej. Kiedy ja to usłyszałem, to biegłem po prostu co sił do domu, żeby po prostu oglądać. Wziąłem od razu notes na kolana i spisywałem każdy zespół, jaka to piosenka, skąd zespół pochodzi. Po prostu miałem kiedyś po prostu hopla na punkcie tej muzyki. Oczywiście i teraz mam, ja nie przeczę. Ja też chyba jeszcze pamiętam, ten czas to był rok bodajże 91, dokładnie, może trochę wcześniej dokładnie. Jeszcze. I wtedy grało się... Wtedy grało się na prawdziwych instrumentach, to prawda? Oczywiście. Chodzą takie właśnie to słuchy. Znaczy, wtedy było jeszcze tak, że ci, którzy grali na prawdziwych instrumentach, to byli tak jakby takim zacofanym zespołem. Akurat wtedy wchodziły syntezatory i zespół, który miał syntezator, to już był tym lepszym zespołem, ale wiadomo, że syntezator kosztował wtedy no minimum na stare pieniądze 12 milionów. Wtedy to było bardzo dużo pieniędzy, naprawdę. Ale o minidiskach jeszcze nikt nie słyszał. I pamiętam, wtedy do Warszawy pojechaliśmy, żeśmy tak się zebrali, mówimy, słuchajcie chłopaki, jedziemy do Warszawy, tak w ciemno. Trzeba kupić dobry klawisz, no my się marnujemy tutaj. Chłopak, kurczę, oczywiście chodziło o mnie. Tutaj jakieś stare sprzęty ma, jakieś małe takie pizdziawki, za przeproszeniem oczywiście. Trzeba kupić jakiś klawisz. Pojechaliśmy oczywiście do Warszawy. Zerwaliśmy te wszystkie ogłoszenia. No i kupiliśmy tam, pamiętam, Rolanda E15, co było wielkim sukcesem. Każdy zespół, który tak się pytał, wy macie E15? Tak, mamy E15. O, to dobry zespół jesteście.
A jak właściwie trafiłeś na tą wielką scenę? A, to było tak, żeśmy zaczęli, jak zaczęliśmy grać... Tak w ogóle od kiedy już gracie? Ile to już lat w sumie? 91 rok. W zasadzie 91 rok to jest pierwsza płyta nasza, pierwsza płyta, pierwsza kaseta. A graliśmy o wiele wcześniej, ja już grałem praktycznie od szkoły średniej, miałem swój zespół, taki jakby rockowy powiedzmy. Tam pan Jacek, kolega Jacek Olenik nas uczył, pamiętam wtedy grać z Ogrodu Wyobraźni. No to dobra szkoła. Tak, później żeśmy w Stanach się spotkali, żeśmy trochę powspominali. No i później oczywiście szkoła się skończyła. Studia też się skończyły, zostały przerwane. No i cóż, nie było co robić. No to chłopak przychodzi do mnie, słuchaj, założymy zespół. Nie ma problemu. Sprzęt żeśmy sami tam skompletowali, co niektóre pożyczyliśmy, co pewne rzeczy po prostu sami żeśmy zrobili. No i zaczęły się pierwsze takie po prostu koncerciki. A kiedy przyszła ta sława? No i właśnie zaczęliśmy grać i to okazało się, że z dobrym i z dużym powodzeniem tutaj na swoim rejonie jesteśmy odbierani. Posypały się już zaproszenia na przyszłe miesiące. Mieliśmy taki grafik ustalony już na 2 albo 3 miesiące z góry, co było bardzo dobrym osiągnięciem. Niektóre zespoły, które już były na tym rynku, oczywiście mówię tutaj o tym lokalnym rynku, tak jakby się wykruszyły, zostały w tyle. No i wtedy padła propozycja, że słuchajcie, sporo zespołów tutaj nagrywa kasety, bo oczywiście graliśmy te piosenki z tych kaset, kupowaliśmy. Dlaczego my tego nie możemy zrobić? Oczywiście, co niektórzy to ha, 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 jak to możliwe, że taki zespół gdzieś z prostek będzie nagrywał kasety i na pewno ta kaseta zostanie wydana. Kupa śmiechu była. Ale cóż, pomysł się spodobał, żeśmy nagrali pierwszą taką kasetę demo w garażu. Tam znalazła się piosenka Niech żyje wolność i jakieś tam jeszcze inne po prostu pioseneczki. No i okazała się ta kaseta po prostu wielkim przebojem. Później dojeżdżałem pociągiem do pracy i z pracy to praktycznie zawsze słyszałem tę piosenkę Niech żyje wolność. Tak tylko głowę słyszałem i tylko szybko do domu. Ale wiadomo, że w duszy to nie grało. Po prostu ja cieszyłem się z tego, że jakiś to sukces osiągnąłem. Wtedy właśnie zadzwonił ówczesny tak jakby potentat i monopolista tej muzyki, pan Sławomir Skręta, szef firmy Blue Star w Warszawie i zaproponował mi, że podpiszę kontrakt ze mną jeszcze na 2 płyty. No i tak to w zasadzie się posypało. Później nagraliśmy kasetę Usłysz wołanie i trzecia to była... kurczę, wiesz, że nie pamiętam. Ty nie pamiętasz? No tyle w sumie tego było chyba. Ale wiem, że na tej właśnie kasecie znalazła się piosenka Tonie USA, do której nakręciliśmy pierwszy nasz teledysk, który został nawet wyemitowany przez pana Marka Sierockiego w Teleekspresie, co było też dużym sukcesem. No rzeczywiście. No i właśnie wtedy pojechaliśmy na pierwszą, taką z prawdziwego zdarzenia, trasę koncertową razem z zespołem Ex Problem wtedy był, Bayerful i Milano. No my byliśmy na rozgrzewkę, bo byliśmy takim nieznanym zespołem, ale pamiętam, że w Kołobrzegu bardzo ciepło nas przyjęto. No i w zasadzie później już jakoś to się posypało. Marcinie, twoje najprzyjemniejsze, tak na zakończenie tego pierwszego wejścia, najmilsze, najśmieszniejsze może wspomnienie z tego okresu? Z tego okresu? Pewnie było ich naprawdę full, ale takie, które najbardziej utkwiło ci w pamięci. Może powiem takie zdarzenie, które naprawdę w zasadzie powtarzam cały czas, bo podobało mi się. Otóż ostatnio bardzo często, znaczy ostatnio, w ogóle bardzo często oglądaliśmy i słuchamy piosenek i koncertów Michaela Jacksona. Ma takie fajne wstawki, że raptem spod sceny wychodzi, bądź coś tam, czołg wjeżdża na scenę i takie różne rzeczy. A to echa tego widać na waszych koncertach. No, dokładnie. Coś chcemy zrobić, oczywiście mniejszymi środkami, ale jakoś to tam pragniemy to jakoś załatać dziurę. Chodzi o to, że na pewnym koncercie oczywiście jest ściana, prawda? Bo to jest scena i z tyłu jest ściana, ale ta ściana była po prostu bardzo płynna, ponieważ ona była zrobiona tylko z kurtyny, z takiej zasłony. Ja oczywiście chciałem się oprzeć. Chłopaki wtedy mieli akurat swój moment na tańczenie. Taka solówka była taneczna. No ja odszedłem do tyłu. Chciałem się oprzeć i raptem tylko ciemno mi się w oczach zrobiło i nic nie było. Muzyka oczywiście się zatrzymała.
Ja w białej koszulce wychodzę, oczywiście później, co się dzieje, ja w ogóle ze sceny spadłem, wychodzę na tą scenę taki cały pobrudzony, jakiś w kurzu. Oczywiście muzyki nie ma, a ludzie krzyczą Jackson, Jackson, Jackson. To mi się bardzo podobało. Akurat nobilituje chyba. No dokładnie. Marcinie, za chwilę song Chłop z Mazur. Powiedz mi, to jest piosenka o tobie? To było tak, że trochę śmieszne, ale ten utwór pisałem będąc... No mniej więcej wiem chyba o co chodzi. To może nie będę mówił, ale w zasadzie pomysł był na napisanie tej piosenki podsunął mi kolega, który kiedyś współpracował ze mną. To był taki chłopak Igor Giro, który wcześniej ze mną grał, bardzo zdolny chłopak, on w zasadzie pan, to jest pan profesor muzyki. I on w zasadzie zrobił taką muzykę, taki fortepianówkę, tylko zagrał mi i powiedział, że tu by pasowały słowa Chłop z Mazur. I już mi to pasowało, ja tylko sobie, aha, Chłop z Mazur, no to wiadomo o co chodzi. Będzie piosenka o mnie, o naszych stronach. I później okazało się, że jednak to był dość spory przebój. Dość fajna piosenka. Bo była to taka inna piosenka. Wszyscy grali takie, no, takie ładne pantofelki, spodenki, jakieś koszulki wyższące. A tu ni skąd ni zowąd wychodzi taki, kurczę, w beretce z antenką, w jakiejś fufajce, w gumofilcach i z widłami. I tu Chłop z Mazur. No i okazało się, że jednak to wypaliło, że nie zawsze trzeba po prostu pokazywać się z tej najlepszej strony, że jest się takim elegancikiem. Czasami i tak można zrobić. No właśnie. Niech zabrzmi więc muzyka...